Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kosmetyczny odcinek. Dzisiaj w pierwszej części przetestujemy sobie nowości na twarz, które pojawiły się w mojej kosmetyczce. Nie ukrywam, że ja te kosmetyki już używałam. Ogólnie nagrałam już film z tymi kosmetykami, ale on był bardzo, bardzo długi, potrwał ponad godzinę i stwierdziłam, że nie, muszę nagrać to raz jeszcze i skrócić to. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zaczynamy od twarzy, czyli podkład, korektor, jakieś produkty do konturowania na mokro. To się właśnie dzisiaj pojawi, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zróbcie sobie herbatkę, kawkę i zaczynamy. Jeżeli chodzi o stan mojej cery, to jest on nieco gorszy niż był, jak nagrywałam za pierwszym razem, dlatego że po prostu jestem dosłownie dwa dni po wiadomo jakich dniach, no i troszeczkę tutaj mnie wysypało, mam ogromnego prysza na szyi, co mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza, jest on okropnie bolesny i denerwujący przy okazji. Stoicie na półce, więc nie ruszajcie się za bardzo, ani ja się nie mogę za bardzo ruszać. Dobra, pierwsza rzecz to będzie podkład i tutaj jak już widzicie, ja tego podkładu zużyłam całkiem sporo. To jest podkład od Perfekty Glow Adapt i to jest witaminowy podkład rozświetlający. Ja mam w kolorze naturalnym, no i wygląda on w taki sposób. Jest on dosyć jasny, ale lekko ciemnieje, ale dosłownie tak bardzo, bardzo niewidocznie. Także ja akurat jestem bardzo zadowolona z tego produktu, bo uważam, że wygląda on bardzo, bardzo ładnie. I teraz zobaczycie na jednej stronie. Sobie tutaj trochę... O, pach. I ja zawsze używam gąbeczki, bo mi po prostu jest najwygodniej. Zawsze gąbeczka wlatuje, więc lecimy. Teraz tak, ten podkład jest często na promocji w Rossmanie. Ja go kupiłam za naprawdę jakieś niewielkie pieniądze i stwierdziłam, że w sumie czemu by nie przetestować takiego taniego, być może fajnego podkładu. No i tak jak możecie zobaczyć, nie wiem czy dobrze to widać, bo tutaj jest naturalne światło, tu jest sztuczne, ale twarz jest rzeczywiście bardzo taka rozświetlona, bo daje on efekt tego rozświetlenia. Tutaj jak widzicie przebarwienia są, a tutaj te przebarwienia, jakieś tam delikatne krostki zostały ukryte właśnie dzięki temu podkładowi. Producent tutaj po prostu też obiecuje, że jest krycie bez efektu maski, nawilżenie w wydaniu Glamour. I ja, jak możecie zobaczyć, zużyłam połowę tego produktu i powiem Wam szczerze, że ja jestem zachwycona tym produktem. I ostatnio właśnie stwierdziłam nawet, że nie opłaca się kupować, szczególnie na lato, takich drogich podkładów, znaczy drogich. Nie, źle powiedziałam, nie drogich, po prostu takich wiecie, do 40-50 zł, to są podkłady powiedzmy, że w miarę tanie, no bo teraz musimy, no musimy wziąć poprawkę na to, że wszystko drożeje, ale naprawdę, uwierzcie mi, że podkład robi naprawdę dobrą robotę. Oczywiście, tutaj te moje krostki, które mam na policzku, one nie będą w 100% przykryte, bo to nie jest bardzo kryjący podkład. To jest podkład, który wyrównuje koloryt cery, który pięknie rozświetla nam twarz, ujednolica właśnie ten kolor na twarzy. I mi się to bardzo podoba, bo nie robi tu efekty kompletnie maski. Jest twarz ładnie nawilżona, taka zdrowa, świetlista, a naprawdę cena jego jest bardzo, bardzo niska. Teraz korektor, który jest tak naprawdę korektorem kultowym, ale ja go nie używałam. Używałam go raz do testu, właśnie przy tym pierwszym teście, który się nie pojawił na kanale. I teraz będzie to drugi raz, ponieważ ten korektor jest tutaj w studio, a w studio mam dosyć daleko od domu. Producent tutaj mówi, że jest to korektor silnie kryjący i nawilżający. Lekkie matowe wykończenie, koryguje cienie pod
oczami. I ja mam numer 010 Cool Kashmir. Tak jak możecie zobaczyć, tak wygląda. Taka końcóweczka i po prostu sobie tutaj zaaplikujemy. I powiem Wam tak, że ja nie pamiętam, bo ja to nagrywałam z 2 tygodnie temu. O właśnie, on jest dosyć ciemny. I teraz sobie zrobimy właśnie pod jednym okiem. Ale tak, rzeczywiście on jest dosyć mocno kryjący. Nie powiedziałabym może, że jest najbardziej kryjący korektor na świecie, ale kryje nieźle. Troszeczkę ma ciemniejszy odcień niż mój podkład, więc może delikatnie się to odcina, nie wiem czy to Wy widzicie. Ja tutaj delikatnie to widzę, no ale rzeczywiście krycie jest, bo widać, że tutaj jest przykryte wszystko, a tutaj jeszcze nie. Także ten korektor, ja pamiętam, że jak go pierwszy raz używałam, te 2 czy 3 tygodnie temu, już nie pamiętam kiedy ja to nagrywałam, ale dawno temu, zrobił na mnie nawet dosyć pozytywne wrażenie. Także lecimy z drugą stroną. Cały ten makijaż w ogóle jest bardzo taki rozświetlony, znaczy ten etap powiedzmy, tak? To jest takie dosyć mocne rozświetlenie. I teraz przechodzimy, ja tak szybko to robię po prostu, bo mam tego dużo i nie chciałabym Was tutaj też zanudzić. Jakiś czas temu, a nawet bardzo dawno temu, to już będzie z 2 miesiące, kupiłam w Rossmanie kremowy bronzer od AA. Wings of Color i to po prostu skradło absolutnie moje serce. To jest akurat, nie wiem czy to miało jakiś numer, chyba to nie miało żadnego numeru, to po prostu jest taki kolor brązowy, dosyć ciemny on jest i wiecie, ja tutaj go już używałam, tak jak Wam mówiłam, i używałam go w domu też kilka razy i on jest po prostu, dla mnie on jest fantastyczny. On jest dosyć ciemny, tak jak widzicie, jest ciemny, ale to, jak on się blenduje, to jest po prostu marzenie. To jest po prostu marzenie. Ogólnie, to powiem Wam tak, że ten bronzer, on jest ogólnie dosyć ciemny, tak jak widzicie tutaj, może go trochę za dużo nałożyłam, ale blenduje się po prostu świetnie. Nie ma problemu z tym, żeby go rozblendować. Nie zrobił mi tutaj większych plam. Tu może trochę... Czekajcie, bo mi się tu odbija światło, ja tak nie widzę dobrze. Tu mi się może trochę za dużo tego nałożyło, ale zobaczcie, jak wygląda ładnie czoło. I powiem Wam szczerze, że on będzie u mnie lepiej wyglądać, jak ja się troszeczkę opalę. No oczywiście na razie jeszcze tak mizernie idzie opalanie, bo te słońce takie nie do końca jeszcze moje. Ale on będzie wyglądał super, jak ja będę opalona, będę trochę ciemniejsza. Tu już trochę jestem opalona, nie powiem, że nie. Ale tutaj jestem blada jak ściana, a nie chcę teraz używać samoopalacza. Ale powiem Wam szczerze, że ten efekt, on jest po prostu świetny i naprawdę ten bronzer jest przegenialny i ogólnie powiem Wam szczerze, że naprawdę rozumiem te zachwyty nad tym produktem, bo to jest po prostu w tym momencie numer 1 bronzerów takich kremowych w mojej toaletce. Serio. Kolejna nowość to jest taki róż od marki Essence Baby God Blush Liquid Blush i ja tutaj mam numer 10 Pinkalicious. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Tu jest to nazwa. I powiem Wam teraz też, że ten kolor ogólnie nie pasuje do tego bronzera. I to dosyć bardzo mocno, bo ja też już to oczywiście testowałam. Także zobaczcie, to jest taki kolorek i on jest taki bardzo mocno różowy, ale z drugiej strony nie jest to też jakoś mocno napigmentowany róż. On jest bardzo ładny. Ja go lubię, on mi się podoba, ale to właśnie myślę, że będzie lepszy wybór, tutaj tak może nie widać, kurde, może z tej drugiej strony będziecie lepiej widać,
to będzie chyba lepszy wybór na jesień, tak mi się wydaje, albo po prostu może z innym bronzerem. Ten róż ogólnie jest dostępny w drogerii Jawa na pewno i oczywiście tam, gdzie są szafy Essence. Ja go właśnie kupowałam w Jawie i on kosztował około 16 zł. Jakoś tak. Zobaczcie, nie wiem, czy to dobrze widać. On ma kolor, oczywiście, że tak, ale nie jest to jakiś ultra mocny odcień różu, jak na przykład przy Essence Wonder Match. Ale ja uważam, no tak może tutaj nie widać dobrze na kamerze, ale ja uważam, że ten kolor właśnie średnio wygląda z tym bronzerem. Uważam, że ten róż też jest godny uwagi, no bo cena jest dobra, 16 zł. Nie pamiętam, czy były jakieś inne odcienie, wydaje mi się, że tak. Okej, teraz tak, mamy tutaj taki fajny pędzel, to są pędzle z Temu. I tym pędzlem sobie teraz całą twarz tutaj obsypię właśnie tym moim ulubionym pudrem od Eveliny Kosmetycznej. Słuchajcie, to jest moje, nie wiem, które już opakowanie tak naprawdę. Cały czas uważam, że to jest po prostu świetny produkt i ja muszę przypudrować, słuchajcie, twarz. Bo ja nie przypudrowana na twarzy, to bym po prostu po godzinie może już nie miała właśnie podkładu na twarzy. Delikatnie przypudrowuję sobie. Te pędzle są bardzo fajne, muszę przyznać, że dają one radę. Wiecie, ten puder jest o tyle uniwersalny, że on nawet właśnie fajnie wygląda pod okiem. W domu mam Puff Cloud od Paese, ale ten puder również daje radę. No i widzicie, twarz jest ujednolicona, jednolita i naprawdę uważam, że ten podkład wygląda bardzo ładnie i to jest taki podkład, który kiedyś, żeby uzyskać taki efekt, to trzeba było wydać naprawdę kupę kasy. No a tym razem już po prostu są takie czasy, że możesz kupić coś za 20 zł i jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja uważam, że twarz moja wygląda całkiem ok, w sensie takim, że wiecie, no po prostu jest ujednolicona. No dobra, to teraz lecimy dalej, bo mam tutaj jeszcze inne nowości. Do konturowania na sucho mam taki produkt od marki Belle Oh My Contour i on bardzo ładnie pachnie i ma taki bardzo zimny odcień. I wiecie co, ja Wam powiem szczerze, że ja się po prostu trochę go bałam, ale myślę, że zupełnie niepotrzebnie, z tego względu, iż, no nie ukrywam, że marka Belle robi bardzo dobre bronzery. Mój ulubiony bronzer, niestety on już nie jest dostępny, ale właśnie był z Belle. No także co, lecimy, robimy sobie pach, pach. Mam mój ulubiony pędzel do bronzera, który jest do rozświetlacza, teoretycznie, ale ja uwielbiam nim nakładać bronzer. Widzicie? To jest bardzo ciemny odcień i być może sobie troszeczkę za dużo tego bronzera nałożyłam, ale wiecie, ja mam też ten bronzer pod spodem i okej, lecimy sobie tutaj z czołem. Dlatego ten bronzer też będzie dużo lepszy właśnie latem. W sensie, wiecie, no jak już będę opalona, bo teraz jestem za słabo opalona po prostu. Niemniej jednak, jeżeli macie bardzo jasną karnację, no to myślę, że ten bronzer może jednak nie być dla Was, ale jako tako to jest dobry produkt w bardzo dobrej cenie. Kolejna nowość to jest róż od Paese i to jest róż z olejem arganowym w numerze 41 i to jest taki, no, chłodny róż, ale on ma w sobie jakieś drobiny, także zaraz zobaczymy, muszę tutaj sobie znaleźć, o, nie wzięłam mojego tego pędzelka od różu, więc poratuję się takim różem, pędzelkiem i co pamiętam, to ten róż był bardzo mocno pigmentowany i nie wiem, czy nie wzięłam go za dużo na ten pędzel. Przepraszam, na ten pędzelek. Dobra. Tak, on jest bardzo napigmentowany. Widzicie? Ta pigmentacja jest po prostu crazy.
I tutaj trzeba bardzo mocno uważać. A tu mam taki pędzel też właśnie z Temu, bardzo ładny, złoty, taki złoto-różowy. Spodobał mi się, on był w dobrej cenie i stwierdziłam, że sobie go wezmę i jest taki fajny, puchaty. Też dobrze się nim rozpracowuje puder i w ogóle. I o, teraz jak już sobie to troszeczkę rozblendowałam, to wygląda to trochę lepiej. Niemniej jednak jest to naprawdę bardzo mocno napigmentowany róż i trzeba z nim uważać, bo można przesadzić i zrobić sobie krzywdę, bo ja już sobie zrobiłam nim krzywdę i wiem, co mówię. Także to jest róż, który był w promocji. On normalnie jest w dosyć wysokiej cenie, ale w promocji można dorwać to, ten róż w dobrej cenie. Także polecam czatować na promocję. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, którą przetestujemy sobie z serii twarz, no to będzie rozświetlacz. I to jest rozświetlacz Maybe Lucky Polvo de Hadas de Hadas Magic Color Shiner. I to jest produkt z Temu Timu, zwał jak zwał. To jest, o, proszę bardzo, w takim opakowaniu. To jest produkt sypki. I to ma taką gąbeczkę. Powiem Wam szczerze, że to się tak błyszczy. Poczekajcie, bo tutaj muszę. To się tak błyszczy. To ma taki niesamowity błysk i blask, że po prostu szok. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest. No, kurde, tak to jak na złość nie widać, ale tak na żywo to to wygląda dużo, dużo lepiej. I no, opakowanie jest słabej jakości, bo te napisy się tutaj już zdzierają, ale sam produkt, zobaczcie, jego jest też bardzo, bardzo dużo, gdzie ja to opakowanie rzuciłam. Jest go tutaj... Jest napisane, ile go jest? 10 gramów, to jest 10 gramów, zobaczcie, po prostu taka wielka, wielkie opakowanie, używam go bardzo często, a jak widzicie, zużycie jest niewielkie. No i dobra, słuchajcie. O, teraz widać, teraz bardzo dobrze, jaki to ma pigment. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Oczywiście ja to trochę będę rozcierać, ja tego tak nie zostawię. I po roztarciu, no może trochę straciło to swój kolor, ale jak ktoś lubi taki mocny glow, właśnie taki wróżkowy, księżniczkowy, no to myślę, że to jest idealny rozświetlacz. On nie był drogi, bo on kosztował około 8 zł, może, a cały brokat pływa, pływa tu w powietrzu. A naprawdę nie był drogi, był w bardzo dobrej cenie i mnie skusiło po prostu to, no te zdjęcia mnie skusiły na tym Temu, wiecie, to taki blask i tak dalej. No i naprawdę, to jest tak fajny produkt, świetnie wygląda też na dekolcie, no ja akurat dzisiaj nie mam dekoltu, więc Wam nie pokażę, ale to wygląda naprawdę bardzo dobrze, więc jeżeli szukacie jakiegoś mega mocnego rozświetlacza, to ten produkt z Temu jest naprawdę godny polecenia. Pierwsza część zakończona. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych kosmetyków macie, używacie, czy lubicie. No i oczywiście zapraszam Was na część drugą testu kosmetycznego już niebawem. Pa!